Zmiany, zmiany, zmiany. Epoka akwariowa. Co się zmieniło w kombo? Widzieliście ostatnio. Urosło tam drzewko bonsai, a w 120? W 120 no też przeszła tutaj burza konkretna. Tak jak zapowiadałem, odświeżyłem mocno to akwarium, to znaczy zostawiłem te zdrowe szczyty roślin, a te dolne partie, takie zaglonione albo gorszej jakości, wyrzuciłem. No, zależało mi po prostu, żeby się pozbyć troszeczkę tych glonów, tego dziadostwa z tego akwarium. Przy okazji, gdy już tutaj był taki saigon prawdziwy, to nie wytrzymałem i troszeczkę poprzesadzałem te rośliny. No, tamta aranżacja, tamto jakoś nie przemawiało strasznie do mnie. Teraz mi się to bardziej podoba. Doszły również dwie roślinki, dwie rotale, bonsai i rotundifolia. Na razie ładnie się przyjęły, na razie ładnie rosną, a jak to będzie później wyglądało, czy sobie dadzą radę, czy ja sobie z nimi dam radę, no to się okaże. Ogólnie zmiany zeszły mi prawie 2 godziny czasu. Normalnie natrzymałem się tych łap w akwarium, że aż mi się zmarszczyły, jak małemu dziecku. Ale czego się nie robi dla hobby, nie? A tak na poważnie, to wymieniłem trawnik. Tak, zauważyliście, zamiast parwulki mam tutaj teraz to Monte Carlo z kombo Big Fisha. No i chyba zdaję to egzamin, mój cel zostanie osiągnięty. To znaczy, kiryski już nie wyrywają go z podłoża. Także no myślę, że do takich rybek dennych właśnie jak kiryski, to Monte Carlo właśnie tworzy taką mocniejszą, bardziej zbitą darń. Więc bardziej odpowiada niżeli parwulka. A teraz tak odejdę od tematu, ale spójrzcie na dno, ile mam tych kirysków malutkich. A wyłapać dziady, no porażka. Są takie szybkie, zwinne, że normalnie ciężko złapać jakiegokolwiek. No masakra. Kiedyś pewnie będę musiał znowu wszystko wykarczować przy jakimś restarcie, żeby się ich troszeczkę odłowić. Ale summa summarum 30 tych kirysków będę miał, a dzisiaj też w sumie tarło było chyba ostre, bo jak wróciłem z pracy, to były szyby całe wikrze. W sumie wczoraj molinezję, tak narzekałem, że nie chcą mi się rozmnażać, to wczoraj przy tafli wody widziałem z 40, z 50 maluteńkich molinezji. Dziś już ich widzę mniej, ale to chyba za sprawą rodziców, bo jak widzę, to je troszeczkę gonią i prawdopodobnie zjadają, więc nie wiem, czy mi się coś uchowa. Przedtem, gdy tu był taki wielki burz, to coś by parę sztuk na pewno się uchowało, a teraz no zobaczymy. Może wszystkiego te molinezje dorosłe nie zjedzą na rybku. Może kilka sztuk mi się ostanie, a jeśli nie, to trudno. Tam płakał za nimi wcale nie będę, bo więcej rybek w tym akwarium mi w ogóle jest niepotrzebne. Ale jeśli kilka zostanie, o to fajnie, a jeśli nie, to nie się dzieje wola nieba. Ale wracając do tematu, do tych zmian, które nastąpiły w akwarium, to tak, jedna osoba z Was pisała mi, radziła, żeby właśnie po takim wymianie trawnika, trochę po takim delikatnym grzebaniu w podłożu, żeby przez jakiś czas traktować akwarium jak świeżo założone. I w sumie tak robię, dlatego robię częstsze podmianki wody, dlatego daję więcej potasu. I zgodnie z tym, co ostatnio jakoś tam wiem, nie modą, to jest głupie określenie, ale po prostu zgodnie z nową wiedzą na temat mikro, które zwykle było bardzo zaniedbywane przez wszystkich akwarystów, bardzo niedoceniane. A teraz chyba większość z nas się przekonuje właśnie, że
to mikro jest bardzo ważne, że bez niego ani rusz. Dodaję właśnie co drugi dzień mikro i codziennie troszeczkę żelaza. Żelazo staram się utrzymywać tak na poziomie 0,5-0,6 ppm. No, na razie jako tako jest. A jak będzie, to zobaczymy dalej. Nie ma co na razie wróżyć z fusów. Czas pokaże. Epoka akwariowa. Koniec zmian.